Końcowe wersety Apokalipsy, nie ostatnie, tak, a, a, ale sama końcówka Apokalipsy, gdzie roztacza się taka wizja tego wszystkiego. Y, może nie tego wszystkiego, bo to wszystko już zostało powiedziane. Y, tylko słowa Jana, które zapewniają o tym, to wszystko przyjdzie, to wszystko stać się musi żeby na nowo zakrólował pokój, na nowo zakrólował Bóg tak, w naszym życiu. Wszystko wróciło na nowo do harmonii. Człowiek stał się człowiekiem, zwierzęta stały się zwierzętami, ludzie stali się ludźmi. Kto jeszcze? Rośliny stały się roślinami. Żeby to wszystko odzyskało swoją harmonię, swój świat, aby to wszystko. Wróciło do tego wszystkiego, to wszystko wróciło do tego wszystkiego, przepraszam. Tak, ale, ale żeby to wszystko wróciło na swoje miejsce, które, które przewidział Bóg, o którym, jak widzicie, nikt nie jest w stanie tak naprawdę powiedzieć. Święty Jan próbuje, ale końcówka tej księgi to takie proroctwo, które wygłasza Jan. A które brzmi dla mnie w ten sposób, że to ja, Twój Bóg, składam Ci taką obietnicę, to ja Ci to obiecuję, że to wszystko stać się musi, to wszystko się wydarzy, bo taki jest los świata, ale powrót to jest powrót do pokoju, powrót do, do harmonii, do, do symfonii, za, za którą tęsknię i marzę. Asceza często ma bardzo złą reklamę. Umartwienie czasami się kojarzy z takim byciem przybitym, smutnym, takim zgnębionym, że trzeba tutaj siebie jakoś zdołować jeszcze bardziej itd. Ale to jest w ogóle przedziwne podejście do ascezy. To jest niezrozumienie tego, po co Pan Bóg nam ją daje. Mam przyjaciela, który jest maratończykiem. I on, żeby być tym maratończykiem, no to między innymi stosuje tam dobrą dietę. No i niektórych rzeczy sobie rzeczywiście odmawia. On wie, co może jeść, czego nie może jeść, co najlepiej jest jeść krótko przed, przed maratonem, żeby jak najlepiej to wyszło. I tak samo jest z ascezą. Jeśli my mamy czegoś się pozbyć z naszego życia. To po to, żeby nasze serce nie było ociężałe, żeby to było wolne serce do modlitwy. Żeby, żebyśmy zawsze mogli się zabrać za modlitwę. I, I to jest mądra asceza. Kiedy ja przyglądam się swojej modlitwie i patrzę, to mi przeszkadza. To jest dla mnie czymś, co zabiera całą moją uwagę. I i nie mogę się przez to modlić. Warto się temu przyjrzeć. Co przeszkadza Tobie w modlitwie? To może być konkretny grzech, to przede wszystkim ale to mogą być plotki to może być Facebook, to może być serial, to może być ślęczenie w internecie to mogą być jakieś, jakieś gazety no to może być mnóstwo rzeczy, które same w sobie niekoniecznie od razu są złe ale sprawiają, że nasze serce nie jest gotowe do modlitwy. Jeśli coś takiego widzisz w swoim życiu, to to jest miejsce na ascezę, ale właśnie w tym celu, żeby odkrywać Boga i żeby zawsze być gotowym do życia z Nim.